święty Szarbel jego dom. Jakże skromne miejsce gdzieś w górach Libanu. Ten święty, skromny mnich nie pozostawił po sobie ani jednego zapisanego zdania. Dlaczego nazywam go pierwszym z ostatnich? To wielka tajemnica. Dlaczego wywarł taki wpływ na współczesnych? Tą tajemnicę odkryjcie razem ze mną w filmie, który właśnie rozpoczynamy. Szarbel Maklów, właściwie Józef Antun Maklów, urodził się 8 maja 1828 roku w bardzo ubogiej katolickiej rodzinie w Bika Kafra. Wieś leży naprzeciw miasta Biszari, 140 km na północ od Bejrutu. Liczy zaledwie 360 mieszkańców i jest jedną z najwyżej położonych wsi w Libanie. To jest od 1450 do 1650 metrów nad poziomem morza. Nazwa wywodzi się z języka syryjskiego i oznacza żyzną ziemię. Stąd rozciągał się widok na Wadi Kadisza, świętą dolinę, gdzie w licznych grotach żyli mnisi i pustelnicy. Święty Szarbel był najmłodszy z rodzeństwa, miał dwie starsze siostry i dwóch braci. Rodzina miała skrawek ziemi, utrzymywała się ze zbiorów, z własnej ziemi i hodowli bydła. 16 maja 1828 roku na chrzcie świętym otrzymał imię Józef. Kiedy Józef miał 3 lata, stracił ojca. Matka wyszła ponownie za mąż za drobnego właściciela ziemskiego, uczciwego i pobożnego, który był stałym diakonem. Rodzice byli żarliwymi katolikami obrządku maronickiego. Osierocony Józef pewnego dnia po prostu uciekł z domu i w 1851 roku wstąpił do nowicjatu w Majfuk, przyjmując imię Szarbel. W 1852 przeniósł się do klasztoru świętego Marona w Annaja. 1 listopada 1853 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a w latach 53-59 studiował teologię w klasztorze świętego Cypriana w Kwifane. 28 lipca 1859 roku przyjął święcenia kapłańskie. وعطال مشح الأخيرة وتالحرديني ياخد مرشد وخال ويسوع. Jesteśmy wśród cedrów, w parku cedrowym i to jest symbol Libanu, ale chyba też święty Szarbel jest symbolem Libanu. No tak, bo żeby zrozumieć w ogóle Liban, to trzeba zrozumieć, kim są jego obywatele, ci, którzy w jakiś sposób byli fundatorami tego narodu, czyli Maronici. Byśmy mogli zaczynać od świętego Maruna, poprzez te wszystkie perypetie. Tu u stóp tych cedrów rozpoczyna się przecież Wadi Kadisza, wąwóz świętych. To ten przecudowny wąwóz, który sprawił, że ten kościół katolicki, związany zawsze z papieżem, przeżył. Jeżeli mówimy o cedrach, to mówimy o fladze libańskiej, bo na tle biało-czerwonym widnieje właśnie zielony cedr. Ale jakby takim uosobieniem i bym powiedział nawet swego rodzaju streszczeniem tego narodu libańskiego jest osoba świętego Szarbela. Zresztą on tutaj niepodal, na wysokości 1850 metrów w miejscowości Baha Kafra przyszedł na świat 8 maja 1828 roku. Jak każdy inny z dzieci tutaj rodzących się w rodzinach góralskich. Ale te góralskie rodziny były specyficzne, bo one były odbiciem lustrzanym tego, co stworzył święty Maron przed wiekami. Czyli stworzył kościół związany z papieżem, ale jednocześnie stworzył naród, który został nazwany później narodem maronickim, ponieważ to jest coś, co odzwierciedla duchowość, czyli bym powiedział nawet styl mnisi, który nie tylko był przeżywany wśród mnichów w tych grotach Wadi Kadisza, ale również w rodzinach, które żyły tym rytmem.
codzienności, a jednocześnie tej wielkiej duchowości świętego Marona, co za tym idzie też świętego Szarbela. W latach 1859-75 żył w klasztorze w Annaia, oddając się pracy i modlitwie. Życie świętego Szarbela wypełniała cisza i skupienie. Poświęcił się modlitwie i kontemplacji, co doprowadziło go do głębokiej relacji z Bogiem. Tu po raz pierwszy ujawniły się jego nadprzyrodzone dary. Następnie przeniósł się do eremu świętego Piotra i Pawła, gdzie pozostawał przez 23 lata, aż do swojej śmierci. Tam prowadził surowe życie w skrajnym ubóstwie i umartwieniu. Większość czasu poświęcał na modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu i sprawowanie mszy świętej. Dużo pracował, spał po 3, może 2 godziny dziennie za poduszkę, podkładał sobie drewniany klocek owinięty jedynie kawałkiem materiału. Wyróżniał się w ascezie, pracy oraz posłuszeństwie. Był całkowicie obojętny wobec dóbr materialnych i własnej woli. Wyrzekł się pieniędzy, zwykle pościł, niewiele spał. Mówił tylko wtedy, gdy pytano, i odpowiadał cichym głosem. Szybko zauważono, że ma powołanie do życia w odosobnieniu. Był łagodny, pogodny, zawsze uprzejmy i zagłębiony w modlitwie. Nosił zawsze kaptur opuszczony na oczy. Jego cela była całkowicie pusta, miała tylko 6 metrów kwadratowych. Lampa i dzbanek były jedynym umeblowaniem. Łóżkiem był siennik z dębowych liści pokryty kozią skórą. Często kładł się na gołej ziemi. W koszu wiklinowym były Biblia, Naśladowanie Chrystusa, Żywot świętego Antoniego Pustelnika i inne teksty ojców Kościoła Wyznania świętego Augustyna. W klasztorze jadał 2 razy dziennie, zgodnie z regułą zakonną. Kiedy został eremitą, jadał tylko raz dziennie, około 3 godziny po południu. Jego posiłkiem była zazwyczaj zupa z jarzyn i kasza gotowana na oliwie. Nie jadł mięsa. Podejmował liczne umartwienia, nigdy na nic się nie żalił. Był zawsze uprzejmy i pogodny. On bowiem Pan jest dobry, Jego łaska Pana wielki, a Jego wierność przez pokolenia. Dlaczego święty Szarbel jest ważny dla Kościoła? Można różnie patrzeć. Bogaty życiorys, ale przede wszystkim jego przesłanie. Przesłanie. Człowiek, który właściwie nie wychylał się poza drzwi swojego eremu, poza bramy swojego klasztoru, jednak daje piękne świadectwo, że kochać Boga można całym sercem, nie oczekując jakiegoś tutaj zrozumienia, wdzięczności, a tym samym poprzez swoją miłość do Boga innych motywować do takiego działania. Ci, którzy spotykali się ze świętym Szarbelem, no wtedy skromnym zakonnikiem, zresztą takim pozostaje w naszej pamięci, ale mówię skromnym w tym znaczeniu, że nikt przecież go jeszcze nie kanonizował. Byłoby to pewnie za życia, chociaż taka cześć już mu też należała. Ci, którzy spotykali się na pewno odchodzili od niego z takim wielkim poczuciem, że ja też mogę więcej z siebie dać. Ja też powinienem bardziej Pana Boga pokochać, pozostawiając to wszystko, co przeszkadza tej pełnej jedności z Bogiem. I dzisiaj, gdy świat orientuje się bardziej ku materii,
to przesłanie, ta obecność świętego Charbela przypomina nam, że hierarchia wartości powinna być jednoznaczna. Bóg na pierwszym miejscu, bo dopiero wtedy wszystko będzie na miejscu właściwym. أجمل صورة للإنسان هو أنطونيوس بير رهبان بشفون النجم الغافي وبعيون الليل الطافي رهبان بالقلب الصافي سهران تصلي بإيمان. W czasie pobytu w klasztorze Charbelowi przypisuje się pierwsze uzdrowienia, jak uleczenie chorego na tyfus chłopca o imieniu Najib Beik Al-Khoury, czy uwolnienie od choroby psychicznej mężczyzny z miejscowości Ehmej. Wstawiennictwu Charbela przypisuje się też uratowanie plonów przed szarańczą, która obległa pola uprawne w okolicy Annaja. Święty Charbel nieustannie doskonalił się w modlitwie i ascezie. Zakonnik pod habitem nosił włosiennicę. Większość dnia Charbel spędzał na pracy fizycznej w polu, modlitwie i medytacji. Codziennie odprawiał mszę świętą. Nocą rozważał teksty Pisma Świętego i odmawiał różaniec. Największe zaskoczenie budzi bezwarunkowe posłuszeństwo Charbela względem reguł monastycznych. Nie opuścił on nigdy pustelni bez zgody przełożonego. Kiedyś poprosił przeora o chustkę do nosa. Ten zdziwiony zapytał, czemu nie wziął sobie jednej z wielu, jakie przynosili mu ludzie w prezencie. Charbel odparł, że bez zgody przełożonego nie przyjął nigdy żadnej rzeczy. Dnia 23 grudnia 1898 roku doznał udaru mózgu podczas odprawianej mszy świętej. W następstwie udaru umarł w pustelni w opinii świętości 24 grudnia 1898 roku. Miał 70 lat. Współbracia pochowali Charbela według reguł zakonnych we wspólnym grobie, bez trumny, jak ubogiego mnicha. Drogi do Remu zostały całkowicie zasypane śniegiem do wysokości 1,5 metra. Stała się wówczas rzecz dziwna. Otóż wszyscy okoliczni mieszkańcy otrzymali wewnętrzne przekonanie o śmierci ojca Charbela i jego narodzeniu się do nieba. Młodzi mężczyźni wyruszyli z łopatami, aby odgarnąć śnieg. 25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, został pochowany we wspólnym grobie przyległym do muru zewnętrznego klasztoru poza klauzurą. W pierwszą noc po pogrzebie zauważono nad miejscem pochówku tajemnicze światło, widoczne w całej dolinie, podobne do światła elektrycznego, które świeciło przez 45 nocy od dnia pogrzebu. Oświetlało kopułę i mur klasztoru silniej niż światło dzienne. Wywołało to wielkie poruszenie. Tysiące chrześcijan i muzułmanów przybywało do grobu, aby zaobserwować to zjawisko. Niektórym nawet udało się otworzyć grób i zabrać kawałek ubrania czy kilka włosów z brody eremity. Ze względów bezpieczeństwa patriarcha maronicki nakazał przeniesienie ciała do klasztoru. Wówczas światło przestało się pojawiać. W następnym roku otwarto jego grób. Po wyjęciu ciała z grobu lekarze zastali je w nienaruszonym stanie. Elastyczne i ciepłe jak u żyjącego człowieka. Ciało wydzielało dziwny płyn nieznanego pochodzenia. Po umyciu ciała zostało złożone w drewnianej trumnie w pomieszczeniach klasztornych. Zakonnicy co 2 tygodnie musieli zmieniać ubranie zmarłego, z którego ciała ciągle sączył się niezidentyfikowany płyn. Do klasztoru napływało tysiące wiernych. Przybywający do miejsca pochówku pielgrzymi zaświadczali, że ich prośby często zostają wysłuchane. Wstawiennictwo świętego Charbela miało mieć wyjątkową moc. Liczba odwiedzających pustelnię w Annaja zwiększała się z każdym miesiącem. W 1950 roku, po 52 latach od śmierci świętego Charbela, ciągle się wydzielał płyn z jego ciała. Przeprowadzono kolejną ekshumację. Komisja stwierdziła, że ciało dalej znajdowało się w stanie dobrym i ciągle wydzielał się płyn. Naukowcy nie potrafią racjonalnie wytłumaczyć tego zjawiska. W 1925 roku rozpoczął się proces kanonizacyjny.
Po raz drugi grób otwarto w 27, a podczas trzeciego otwarcia grobu w 50 roku potwierdzono nienaruszone ciało ojca Charbela. Wtedy wystawiono ciało na widok publiczny. 5 grudnia 1965 roku ojciec Charbel został beatyfikowany, a 9 października 1977 roku kanonizowany na placu świętego Piotra w Rzymie przez ojca świętego Pawła VI. Za życia Charbel McLough był pobożnym, szukającym odosobnienia mnichem, żyjącym w położonym wysoko w górach klasztorze w okolicach Annaja. Jak to się stało, że wycofany z życia mnich podbił serca katolików na całym świecie, a dziś do jego sanktuarium pielgrzymują dziesiątki tysięcy wiernych? Co jest tą tajemnicą świętości i potęgi świętego Charbela? Jakby ksiądz to określił? Co to jest? Tylko ja będę to mówił z mojego doświadczenia. Przyjechałem tutaj, ażeby troszkę więcej tego poznać. Można by zrobić takie jak gdyby kręgi poznania tego lepiej. I pewnie takim jednym z tych kręgów, tak już no pośrodku może gdzieś, nie najbardziej zewnętrznym, to jest to, co święty Charbel robił przez swoje posłuszeństwo. Że on z wyboru, chcąc być świadomie świętym, chcąc być z Bogiem, postanowił służyć bliźnim i gdy ktokolwiek, czy jego przełożony, to jest zrozumiałe, ale czy nawet ktoś, kto był niżej w hierarchii zakonnej pod nim, prosił go o coś, to ze względu na miłość bliźniego starał się to wiernie wykonać, żeby tą miłość bliźniemu okazać właśnie przez to, że szanuje jego decyzję i chętnie wypełni to, co on mówi. I to się Panu Bogu podobało? To się Panu Bogu podobało, to było dla niego niewątpliwie pokutą całożyciową, ale to jest też, mi się wydaje, tajemnica tych obecnych cudów, które się dzieją za jego wstawiennictwem. Dlatego, że tak jak chętnie przez całe życie pracował nad tym, żeby chętnie wykonywać prośby każdego człowieka, tak samo i teraz, gdy ktokolwiek się do niego zwraca, on chętnie, jeżeli to jest tylko zgodne z wolą Bożą, pomaga temu człowiekowi. Myślę, że to jest taki duży skrót, ale to pokazuje przynajmniej tą tajemnicę cudów, które się dokonują przez jego życie. Można być przeciwko tym wszystkim trendom, które dziś panują na świecie, ale można też ten świat zdobyć w zupełnie inny sposób, no tak jak święty Charbel, prawda? Tak, on zdobył ten świat wbrew wszystkiemu, co dziś o nim wiemy, co nam się wydaje, że nim rządzi. Media, popularność, społecznościówki, a okazuje się, że poza tym też jest życie. I to jest wielkie życie. Ja bym powiedział właśnie więcej. On nie podjął walki, czy nawet dialogu w pewnym sensie ze światem, tylko zwrócił się do tego, który jest Panem świata. Mówi: Panie Boże, Ty. I już później w tej relacji... Trochę na skróty. Dokładnie. Ale skutecznie. A Pan mówi: będę Ci błogosławił, masz narody w dziedzictwo. Zarówno wizyta w Dolinie Kadisza, jak i odwiedziny w sanktuarium w Annaja pozwalają zanurzyć się w zupełnie innym świecie, także tym metafizycznym. Odosobnienie, nieograniczona przestrzeń, wielkość otaczającej natury kierują myśli każdego ku sprawom ostatecznym. Pustelnicy w Dolinie Kadisza pogrążali się w medytacji i umartwieniu tak, że ich więzy ze światem doczesnym uległy rozluźnieniu. Współbracia świętego Charbela w Annaja nastawili się bardziej na służbę potrzebującym i akcentowali wartości
umartwiania w życiu. Zwiedzając położone wysoko w górach pustelnie, pogrążając się w zadumie i refleksji, obie te postawy da się dość łatwo zrozumieć. فدينا صام صلى بالبري ما الله وبعين الدنيا خلى أجمل صورة للإنسان وأنطونيوس بير.